A przy naszym telefonie jest już kolejny gość. Naszym gościem jest pan Marcin Goliński, sekcja naukowa terapii rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodniczący tejże sekcji. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, to tylko prośba o sprostowanie nazwiska Golański. Przepraszam, widzi pan to tak z rozbiegu. I ważna sprawa związana właśnie z osobami, które są chore psychicznie. Ośrodki dzienne dla tych osób zostały zawieszone w październiku. Jak wygląda dzisiaj sytuacja, jeżeli chodzi o ośrodki? No niezmiennie. Jeżeli chodzi o ośrodki dzienne, mówimy o środowiskowych domach samopomocy, które tworzą taką ogólnokrajową sieć wsparcia dla osób chorych psychicznie. Są to często ośrodki pierwszego kontaktu dla tych osób. No nie funkcjonują, są zawieszone. My jako sekcja, dwie sekcje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego napisaliśmy takie pismo i petycję, którą podpisało ponad 1000 specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego. Napisaliśmy pismo do pana Dworczyka, szefa kancelarii premiera oraz dwóch wojewodów, wojewód mazowieckiego i małopolskiego. Na to pismo wzywające do tego i zachęcające, żeby jednak zmodyfikować te zawieszenie, ponieważ jakby funkcjonowanie dla tych osób jest bardzo trudne i szczególnie w zawieszeniu. Tym bardziej, że te osoby na przykład nie muszą nosić maseczek. Ja już o tym tutaj na antenie Radia Wnet mówiłem, bo osoby psychiczne, musicie państwo mieć świadomość, nie muszą nosić maseczek, tak? Natomiast tak naprawdę, no, tym zawieszeniem uznaje się, że problem się rozwiąże, jeżeli te osoby mają pozostać w domu. Podobnie jak teraz te obostrzenia dotyczącego Sylwestra. Panie doktorze, wiemy, że w Małopolsce to zostało nieco zmienione, jeżeli chodzi o tą działalność, a jak się dzieje na terenie na pozostałym terenie kraju? Tak, to trzeba tutaj przyznać, że wojewoda małopolski skorzystał z naszych rad, ekspertów, które, bo w tym piśmie nie tylko krytykowaliśmy, ale też wskazywaliśmy, jakie mogą być dobre praktyki. I pan wojewoda małopolski podziękował, zastosował się, co jest no, bardzo dobrą praktyką. Natomiast oczywiście doktor Radziwiłł okrągłymi słówkami nas był, mówiąc, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Pan Dworczyk w ogóle nie odpisał a propos kodeksu postępowania administracyjnego. Jest zobowiązany do tego, żeby odpisywać i ostatnio po prostu ze zdziwieniem jego wypowiedź śledziłem przy okazji tych sytuacji z COVID-em, kiedy mówił, że po prostu urzędnik jest zobowiązany do tego, żeby odpowiadać na listy w ciągu 30 dni. No, tutaj żadnej odpowiedzi nie było nawet. Więc no, powiem szczerze, że sytuacja w Mazowieckiem wygląda dziwnie, tym bardziej, że w Małopolsce wygląda lepiej, a wojewoda na przykład, no wiem, że Wielkopolski się zmienił, ale też tam on poszedł za przykładem pana Radziwiłła i zawiesił funkcjonowanie ośrodków, podobnie właśnie w sytuacji Wielkopolsce. Mówimy o ośrodkach. Jak w ogóle wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o społeczeństwo i o pandemię i o zdrowie psychiczne? Wygląda to fatalnie, ponieważ jakby już się zaczynają próby samobójcze pacjentów. No, znam to z autopsji i te sytuacje dlatego, że no, po prostu te osoby są pozbawione rzetelnej opieki. Co z tego, że one mają opiekę zdalną? Natomiast realnie powinny mieć możliwość przychodzenia. Przecież też trzeba pamiętać o tym, że osoby chore psychicznie, ale też osoby upośledzone między innymi, no mają taką sytuację, że po prostu czasami są gdzieś bardzo mocno wykluczone społecznie, mają ograniczony dostęp do bieżącej wody. No i na przykład tego typu placówki stanowią też takie źródło dbania o higienę tych osób. Pozbawienie ich tego, no to tylko zwiększa ryzyko pandemii. Przecież te osoby nie znikną nakazem spisanym na papierze.
Tak na pewno się nie stanie i pan jest także pracownikiem szpitala MSWiA. Czy już się pan zdążył zaszczepić, czy planuje pan się zaszczepić? Bo przed chwilą rozmawialiśmy właśnie z jednym z dyrektorów tego szpitala. Nie zaszczepiłem się na razie. Ja nie jestem przeciwny szczepieniom, natomiast oczekuję jakichś rzetelnych badań. Dopóki tych badań nie będzie na populacji polskiej, no to bardzo mi przykro, ale ja nie jestem w stanie ryzykować swoim zdrowiem i będąc królikiem doświadczalnym. Najpierw proszę zrobić rzetelne badania. Ja oprócz tego, że jestem psychoterapeutą, to też pracowałem jako metodolog i statystyk na uczelni. No i wiem, że takich rzeczy, jak się teraz robi, to się po prostu nigdzie nie robi w ten sposób. A na całym świecie się robi, panie doktorze. No rozumiem, że tak jest, natomiast to nie jest dobra praktyka. Tak się nauki nie uprawia i w ten sposób się nie postępuje. No niemniej jednak ja bym chciał się jednak skupić na tym, czym tym pierwszym pytaniu dotyczącym osób chorych psychicznie i ich sytuacji. Więc ja jeszcze raz apeluję do tego, żeby jakoś urealnić te obostrzenia i sprowadzić, a nie zbywać ludzi tylko ciepłymi i dobrymi słówkami, że tak jak mówię, pan doktor Radziwiłł, który w zasadzie no, nie wiem, czym się zajmuje, ale na pewno nie realną pracą za to, co odpowiada jako urzędnik państwowy, powinien pomóc rozwiązywać problemy realne, a nie tylko, że tak powiem, tworzyć jakieś ukazy, które nie mają nic wspólnego ze rzeczywistością. Będziemy o tej sprawie mówić i dopytywać się. Obiecałam, że ten mail także prześlę do osób zainteresowanych i mam nadzieję, że coś w tej sprawie się uda. Bardzo dziękuję, pan Marcin. No i znowu. Golański. Mam napisane Golański, a cały czas chcę powiedzieć inaczej. Miałam przyjaciela na studiach z nazwiskiem Goliński, chyba dlatego tak mi się stało. Marcin Golański. A na dłuższą rozmowę o psychiatrii zapraszam państwa w innym czasie. Dzisiaj biegniemy, dzisiaj podsumowujemy rok 2020, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Marcin Golański, Polskie Towarzystwo Psychiatrii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do siebie roku.